dzieci nie znają warunków życia przeciętnych ludzi. Pusty garnek to dla nich abstrakcja. Po tej reformie czynszowej pusty garnek dla wielu osób w domu nie będzie już tylko symbolem, ale stanie się rzeczywistością. Poprzez bizantyńskie inwestycje, stadion, hala sportowa, przerośnięte jedno i drugie, za milion złotych stadion, tak drogo nie buduje się nigdzie w Europie. Hala sportowa, nikomu tak naprawdę niepotrzebna, chyba że Platformie Obywatelskiej do zorganizowania tam konwencji wyborczej. Europejskie Centrum Solidarności, które jest zaprzeczeniem idei Solidarności, która narodziła się w Gdańsku 30 lat temu. Większości Gdańszczan, którzy za nami jeszcze nie poszli, wyjaśnić to, co sprawi, że już nigdy nie zagłosują na Adamowicza, ani ludzi, którzy działają z nim, jak mówi sformułowanie kodeksu karnego, wspólnie i w porozumieniu. My musimy wyjaśnić społeczeństwu polskiemu i społeczeństwu Gdańska, że nie jest prawdą to, co widzi, kiedy mózgi ludzkie podłączone są do telewizorów. Trzeba się oderwać, trzeba się obudzić i zobaczyć, że najczęściej osiąganą płacą netto w Polsce jest 1530 zł i że zestawienie tej płacy z podwyżką do 10 zł oznacza życie w kontenerze, bo większość Gdańszczan, większość nawet lokatorów mieszkań komunalnych zupełnie niesłusznie uważa, że ich to nie dotyczy. Tak jak większość opinii publicznej chce głosować na liberałów, bo wierzy, że Polska osiągnie sukces. Bo Platformie Obywatelskiej udało się zrobić coś bardzo podobnego do tego, co zrobił premier Berlusconi we Włoszech, który jest właścicielem połowy tego kraju. Mianowicie zamienił wyborców w kiboli i krzyczy: Polska biało-czerwoni, nasza drużyna wygrywa, mamy wzrost, pouczamy Europę. I jak się tak chamie zagalopujesz, to ktoś cię może zapyta, jak to się dzieje, biało-czerwony pajacu, że w twoim raju 30% dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Brawo! Bardzo się cieszę, że pan
Państwo się tutaj pojawili. Jesteście przykładem tak naprawdę dla innych. W Gdańsku jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które będzie to chciało tylko podwyższą. I to na was spoczywa, jesteście z jednej strony przykładem, z drugiej strony na was spoczywa wielki obowiązek. Podejdźmy jeszcze kawałek do przodu, stańmy tutaj i tu z góry, nazwijmy to, że to z tej mównicy, będziemy przemawiać, będziemy wylewać naszą gorycz. Stop podwyżką czynszów! 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 Demokracji, którą obwieszczają wszelkie spoty telewizyjne, na przykład zachęcające nas do pójścia do wyborów. Zachęcają nas, idźcie, głosujcie, wasz demokratyczny obowiązek. I efektem jest to, że od 20 lat w tym kraju rządzą cały czas ci sami ludzie, a w Gdańsku od 12 lat rządzi człowiek, który po smoku w Nowym Porcie, na Dolnym Mieście czy na Aruni nie powinien się pokazywać. Dlatego, że tego człowieka nikt nie lubi, powiem wprost. Ludzie go nienawidzą. Sprowadził wiele osób już na skraj rozpaczy, na skraj nędzy. A chce robić to dalej i chce
wprowadzać coraz to większe reformy kosztem nas, kosztem mieszkańców. Szanowni Państwo, Młoda paro, życzymy wam wszystkiego dobrego, gratulujemy, dziękujemy za pomoc i życzymy wam, żebyście żyli, wychowywali dzieci w kraju, gdzie młode małżeństwa mogą dostać mieszkanie komunalne. Ceny czynszów zarówno w komunałkach, mieszkaniach socjalnych także są po prostu windowane w górę. Jednocześnie miasta, samorządy naciskają na to, żeby w coraz większej ilości miast budować osiedla kontenerowe. Mówiąc oczywiście, że będą tam wyrzucani menele, pijacy, co jest oczywiście kompletną bzdurą. W Szczecinie rozpoczął się proces dwóch urzędników, którzy są oskarżeni za niedopełnienie swoich obowiązków, które doprowadziły do tragicznego pożaru hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. Tam jest dwójka urzędników, która na czas nie sprawdzała instalacji, która nie zadbała o nadzór techniczny nad tym budynkiem. Jest ich dwójka na tej ławie oskarżonych. A ja pytam, gdzie są ci wszyscy, którzy odpowiadają za neoliberalną politykę ostatnich 20 lat, która najpierw pozbawiła nas stabilności zatrudnienia, a dzisiaj pozbawia nas stabilności mieszkania. Gdzie oni są i przed kim odpowiadają? Na Węgrzech prawicowy rząd Viktora Orbana buduje małe domki jednorodzinne dla osób, które mogą mieć problem z opłacaniem rat za kredyt, bo wzięły go we frankach. Tam rząd, mimo że prawicowy, chce uniknąć bezdomności.
Dzisiaj w Gdańsku prezydent Lisicki, pokazując gdańskie standardy socjalne i cywilizacyjne, buduje getto kontenerowe dla ludzi, którzy są biedni i karze ich za to, że są biedni. Takiego mamy prezydenta i takie mamy władze miasta. Dość polityki prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat. Dość neoliberalnej dogmatyki, która sprawia, że biedni mają być jeszcze biedniejsi, a bogatsi jeszcze bogatsi. I chciałbym, żebyśmy zrobili to, żeby odczuć pewną osobę z Warszawy, Jolantę Brzeską. To była pani, która niedawno zmarła, prawdopodobnie zamordowana. Ofiara dzikiej reprywatyzacji, ofiara mafii kamieniczników, ale również osoba odważna, która nigdy nie obawiała się stawić im czoła. Nie będziemy czcili Jolanty minutą ciszy, ale uczcimy ją krzykiem: łapy precz od naszych mieszkań! 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 Łapy precz! Ale to niestety jest sprawa mieszkańców Gdańska, którzy wybrali sobie takie władze. Tak, ja mówię, że z winą mieszkańców takie sobie władze wybraliście. I tak będziecie mieli, no niestety. Te wybory teraz powinny pokazać. Te wybory przynajmniej powinny pokazać, bo już mamy symptomy tego, ku czemu to zmierza. I dlatego ludzie powinni się przebudzić. No, już jest późno, co prawda, ale jeszcze klamka jak gdyby do końca nie zapadła i należy się obudzić i wybrać tych ludzi. Są tacy ludzie, znam takich ludzi, którzy w imieniu robotników do dnia dzisiejszego mieszkają gdzieś na poddaszach, nie zrobili kariery żadnej politycznej, do dnia dzisiejszego walczą o prawa, mieszkają, tak jak Andrzej Gwiazda, w malutkim mieszkanku, prawda? Pokój z kuchnią, ten pokój jest przedzielony na pół, żeby to były dwa pokoje. Tak mieszka ten, który walczył o prawa nasze tutaj w Gdańsku i w całej Polsce, prawda? A w końcu się okazało też, że o prawa całej praktycznie tej Europy Wschodniej. I drodzy Państwo, i ci ludzie nie zmienili swojego charakteru, poglądów, nic do dnia dzisiejszego. To, co mówili, to mówią. Ja też nie zmieniłem. I to, co powiedziałem, wychodząc ze stoczni 31 sierpnia, powtarzam dzisiaj, no bo chyba jestem krowa, poglądów nie zmieniam. No więc dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Nie jest wyłącznie formą protestu, krzyku, formą smutku nad tym, co dzieje się w mieście. Gdy patrzę na Państwa, to widzę coraz więcej znajomych twarzy, które spotykamy w sądzie pracy, które spotykamy w magistracie i które spotykamy we wszystkich tych miejscach, gdzie walczymy o godną pracę i o godne mieszkanie. Tak kształtuje się ruch i tak zbudujmy ruch, który zatrzyma neoliberalne, dogmatyczne i głupie pseudoreformy Lisickiego i Adamowicza. Polityk, który utrzymuje się z wynajmu kilku mieszkań na prywatnym rynku, ma mniej praw, a przynajmniej powinien wykazać się większą wrażliwością, gdy wprowadza jakiekolwiek reformy, które dotkną najbiedniejszych ludzi. Jeżeli panu Adamowiczowi i Lisickiemu brakuje tej wrażliwości, to my mu pokażemy, jak ona wygląda. Zapraszam teraz do kontynuowania Wielkiego Marszu Pustyganków. Przejdziemy na Lastadię, tam gdzie mieszka prezydent Adamowicz i przypomnimy mu, jakie są jego obowiązki wobec obywateli Gdańska i wobec społeczeństwa. Dalej, na jakieś 500 metrów stąd ja się urodziłem,
I tutaj właściwie było moje miejsce zabaw. Pamiętam tu fabrykę farb i lakierów, tam z tyłu dalej kawałeczek była fabryka, znaczy zakłady gdańskie elektroniczne Unimor, w których pracowałem, w których dokładnie 15 sierpnia proklamowałem, ja jednoosobowo proklamowałem strajk i 1800 załogi zatrzymałem. Później już 17 sierpnia stałem z Donaldem Tuskiem pod bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie 21 sierpnia już byłem w Stoczni Gdańskiej i wychodząc ze Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia po podpisaniu porozumień powiedziałem, że sprawa jest przegrana. Proszę Państwa, dla mnie ewidentnie była sprawa przegrana. Oczywiście było to jakieś tam zwycięstwo, połowiczne zwycięstwo dla społeczeństwa, dające możliwości organizowania się. Niemniej jednak było to już pod kuratelą agentów. Takim mniej więcej agentem też był stojący na czele tego protestu w stoczni Lech Wałęsa, o czym mówię w filmie na YouTube. Ten film jest zrobiony i to bardzo łatwo znaleźć. Docent o Lechu Wałęsie. Na YouTube to już jest ponad godzina i będę robił następne odcinki, będę robił właśnie też dalsze kwestie, poruszał okrągłego stołu, po okrągłym stole, co się dalej działo, prawda, i są to moje osobiste tylko, prawda, przeżycia i jak gdyby relacje. Niemniej jednak, no wiele osób mi gratuluje już za to, co robiłem i będę dalej robił, będę dalej ujawniał te rzeczy, które mi są wiadome i no akurat jestem teraz w czasie wakacji w Polsce tutaj, bo nie mieszkam już w Polsce, mieszkam w Niemczech i ten protest, który się tutaj odbywa, oczywiście przyszedłem i wziąłem w nim udział i żal, naprawdę żal, ogromny żal mam do wielu mieszkańców Gdańska, dlaczego ich tu nie ma. Dlaczego ich tu nie ma? Niewielka grupa stała pod Stocznią Gdańską, pod bramą, naprawdę. Na całe Trójmiasto to była niewielka grupa ludzi tam. I gdyby może większa grupa się zaangażowała, może by się inaczej to potoczyło. Niemniej jednak ludzie uciekają przed prawdą, uciekają przed odpowiedzialnością. Doprowadzimy do absurdalnie wysokich cen mieszkań.
Są w Polsce gminy, które budowały mieszkania za 900 zł za metr. Są w Europie takie miejsca, gdzie czynsz za 100-metrowe mieszkanie kosztuje 15 euro. To jest możliwe, ale żeby to wygrać, musimy pokonać najpotężniejszego wroga, władzę banków i spekulantów. I ja nie opowiadam żadnych bajek. Ja mówię o tym, że w mieście Wiedeń, które nie jest póki co miastem socjalistycznym, ani komunistycznym, ani anarchistycznym, 80% mieszkań to są tanie mieszkania komunalne pod wynajem, a Wiedeńczycy budują dalej. I chciałbym dzisiaj z tego miejsca życzyć, abyśmy poszli śladem Wiednia, abyśmy udowodnili, ci robotnicy budowlani, którzy za swoją pensję nigdy nie kupią ani nie wynajmą własnego konta i są zmuszani jak zwierzęta mieszkać w kontenerach, żeby każdy przeciętny człowiek mógł zbudować sobie mieszkanie, żeby każdy przeciętny człowiek mógł zarobić na mieszkanie, ale w tym celu te budynki i te spekulacyjne zyski, które doprowadziły pana Adamowicza do luksusu, muszą zniknąć. Od kogoś trzeba zabrać i zabierzemy od nich. Związek zawodowy. Chciałem powiedzieć, że my w Poznaniu i nasz związek zawodowy właśnie śledzi to, co się dzieje w Gdańsku. I chcieliśmy powiedzieć, że od wielu miesięcy jesteśmy pod wrażeniem tego, co nic od was bez nas tu zrobiło, jaki stawiło opór i przez wiele miesięcy, jak stara się nagłośnić sprawę zupełnie horrendalnych i niepotrzebnych tak naprawdę podwyżek czynszów. Czynsze są dla nas najważniejsze. Dwie najważniejsze rzeczy to jest nasza pensja oraz tyle, ile wydajemy na to, żeby się schronić po prostu pod dachem, ile wydać na mieszkanie i na podstawowe media. Jeżeli pensje spadają, jeżeli przychodzi kryzys ekonomiczny, z którym teraz jednak mamy do czynienia wbrew deklaracjom rządu, jeżeli rosną jednocześnie czynsze, jeżeli drożeje prąd, woda, usługi komunalne, a wszystko to drożeje, ponieważ miasta toną w długach, w długach tonie nie tylko Gdańsk, w długach tonią inne miasta, również Poznań. A dlaczego toną w długach? To jest oczywiste. W Poznaniu, tak samo jak w Gdańsku, główną przyczyną długów są zupełnie megalomańskie inwestycje. Wydatki na stadiony, na hale sportowe, na pływalnie, które będą służyć tylko tym, którzy będą mieli pieniądze, ponieważ bilety wstępu będą zwyczajnie drogie. Za drogie dla większości z tych, którzy muszą mieszkać w mieszkaniach komunalnych. Ale tak naprawdę podwyżki czynszów doprowadzą do tego, że nawet po prostu przestanie być możliwe, żeby mieszkali i wtedy wówczas władze zadecydują o eksmisjach. Masowe eksmisje to jest odwrotna strona medalu. Odwrotna strona podwyżek czynszu i stających kosztów utrzymania. Chciałem pozdrowić po prostu wszystkich tych w Gdańsku, którzy stawiają opór, są dla nas inspiracją, są dla nas wzorem, jak należy walczyć, jak należy działać i chciałem powiedzieć, że w Poznaniu i w innych miastach też staramy się stawiać opór i staramy się, aby wszystkie negatywne konsekwencje działań władz naszych miast nie miały przede wszystkim, nie odkładały się negatywnie przede wszystkim w rodzinach osób najbiedniejszych. To jest nasze podstawowe zadanie. Chciałem wszystkich jeszcze raz pozdrowić z Poznania i mam nadzieję, że ten marsz przyniesie również w Gdańsku konkretny efekt polegający na tym, że ludzie zrozumieją, że walka z czynszem to jest walka zupełnie podstawowa i że będzie ona kontynuowana we wszystkich miastach, także w Gdańsku, nawet gdyby miała trwać jeszcze przez wiele miesięcy. Dziękuję za uwagę.
Adamowicz zrobił nam takie podwyżki, jakie zrobił, czyli 100-150% dla większości mieszkańców mieszkań komunalnych. Twierdzi, że te podwyżki są zrobione po to, aby bogaci płacili więcej, a biedni płacili mniej. I ci, co nie płacą, ci, co są zadłużeni, to w większości przypadków, według Adamowicza, to ludzie, którym się nie chce pracować. Teraz na jego prośbę zostało wybrane specjalistyczne badanie na potrzeby MOPS-u. I okazało się, że większość ludzi jest zadłużona i nie płaci. To jest 73% mieszkańców, mieszkań komunalnych. Nie płacą dlatego, ponieważ pracują i zarabiają zbyt mało, by opłacać czynsze. I to były te czynsze jeszcze przed podwyżkami. Teraz po podwyżkach podejrzewam, że tych ludzi będzie jeszcze więcej. Czyli Adamowicz najpierw kłamie, potem robi badanie, które wychodzi tak, jak wychodzi, czyli zupełnie inaczej, niż ja mówił wcześniej. Czyli tak naprawdę robi podwyżki dla ludzi biednych. Robi podwyżki po to, aby ludzie, którzy dziś ledwo wiążą koniec z końcem i opłacają czynsz, przestali go opłacać. Lub też każe wybierać. Kupuj, zapłać czynsz, ale nie jedz. Na przykład jedz sam chleb. Ile społeczeństwo walczy bardziej przeciwko władzy, to ta władza tym bardziej jest jak szczur zapędzona i tym bardziej jest agresywna i tym bardziej ostra. Ja myślę, że oprócz mówienia im, że muszą odejść, trzeba im spróbować przekonać ich, żeby zrozumieli, że to, co robią, jest złe także dla nich. Że to, że ktoś chce podpalać im rezydencję, no ja uważam, że nie trzeba podpalać i zabijać, ale chciałbym, żeby oni wiedzieli, że ktoś jest doprowadzony już do takiej sytuacji, że aż chce takie rzeczy robić. Uważam, że trzeba spokojnie zabierać władzę po trochu i stopniowo oddawać ją obywatelom w ramach demokracji bezpośredniej i referendum. Dziękuję. Kto wygra najbliższe wybory parlamentarne? Mam to w głębokim poważaniu, bo nie muszę czekać do 9 października, żeby z góry wiedzieć, że my, zwykli ludzie, te wybory przegraliśmy, zanim one się zaczęły. Widzę ulicę Barcelony. Jest tam taka główna aleja Ramblas. Elegancka aleja dla turystów z drogimi sklepami. I tam regularnie od kilkuset do tysiąca młodych ludzi siedzi z taką karteczką, gdzie jest napisane. Najpierw po hiszpańsku, bo będzie wiadomo, co chodzi, a potem tłumaczenie. El tu puta vida no tendrás una puta casa! W swoim zasranym życiu nie będziesz miał pieprzonego mieszkania! I to mówi młode pokolenie w całej Europie! I wie, co mówi! Bo ci, którzy się duszą naszą krwią, najpierw odbierają nam możliwość zrzeszania się w związki zawodowe. A mówię to w Gdańsku, gdzie walczyliśmy o wolność związkową. Mówię to w miejscu, w którym ani Tusk, ani Adamowicz nie powinien mieć prawa nawet podejść do Krzyży Gdańskich, ponieważ jest to święto kraju. Ruch ma brud! Ruch ma brud! Ruch ma brud!
Drodzy Państwo, ja Donalda Tuska znam od 75 roku. Pawła Adamowicza poznałem na strajku studentów na Politechnice Gdańskiej. To był luty 81 rok. On później do mnie do Radiowej Agencji Solidarność, którą ja stworzyłem. Początkowo za nawet moje prywatne pieniądze i na moich prywatnych sprzęcie, moje prywatne taśmy to były. Prawda? I on przyjeżdżał do mnie do Radiowej Agencji Solidarność, tam odbierał materiały i tam go poznałem na strajku właśnie i go znam, dobrze go znam. Także nie, bo przyjeżdżał często, rozmawialiśmy często tam u mnie w Radiowej Agencji na Grunwaldzkiej, prawda, tam gdzie prowadziłem. Także no nie są dla mnie to obce sprawy. Ja właśnie widząc nastroje, widząc jak to wszystko się odbywa, wtedy właśnie 31 sierpnia 80 roku powiedziałem, że sprawa jest przegrana. Pan sam sprzątnie! Pan sprzątnie! Adamowicz! Adamowicz i was służby! Adamowicz i was służby! Za nasze podatki! Za nasze podatki! Niech sprząta za nasze podatki! Niech sprząta za nasze podatki! Niech się wstydzą ci, którzy wynajmują mieszkanie Adamowicza. Ale proszę pana, dlaczego naruszacie prywatną własność? Prywatną własność? Tak, to jest prywatna. Niech pan powie, to nie jest prywatna własność. A czy ja pana? Nie. Nasza, mieszkańców Gdańska. Ale to? Ten wszystko, cały Gdańsk. Pan potwierdzi, że naruszamy własność prywatną. To jest takie bardzo ładne słowo. Ale Gdańsk jest jest mieszkańców Gdańska. Gdańsk nie jest prywatny. I Gdańsk jest dla nas domem. Jako Federacja Anarchistyczna Sekcja Poznań jesteśmy tu, by wyrazić swoje wsparcie dla wszelkich działań mieszkańców w walce z antyspołeczną polityką miasta, nastawioną tylko na prywatny zysk nielicznej grupy osób. O jakości i stopniu rozwoju społeczeństwa nie decyduje PKB, lecz jakość życia najuboższej jego części, najbardziej podatnej na opresję, wyzysk i krzywdę. Projektowanie oraz wdrażanie polityki miejskiej pozornie nastawionej na ograniczenie problemów społecznych bez autentycznej partycypacji społecznej oraz udziału tych, którzy stają się jego beneficjentami, czy też organizacje, które reprezentują osoby o niższym statusie materialnym, są tylko manipulatorską grą urzędniczą. W efekcie tej gry budowane jest przyzwolenie społeczne na czyszczenie centralnych dzielnic miast z jednostek mniej zamożnych oraz tworzenie biedy poza granicami. Jako uczestnicy Poznańskiej Sekcji Federacji i związkowcy Inicjatywy Pracowniczej wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko eksmisjom, budową gett kontenerowych, które się stają nowym standardem mieszkań socjalnych oraz zapowiadamy, że będziemy wspierać, jak i organizować wszelkie środowiska lokatorskie, społeczne, akademickie, artystyczne oraz naukowe, by spór społeczny stał się na tyle wyraźny, by władze polskich miast musiały odejść od takiego neoliberalnego zarządzania miastem oraz jego mieszkańcami, niczym martwym zasobem, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności oraz żadnych konsekwencji, oraz też nie biorąc pod uwagę to, że koszta społeczne i ekonomiczne takiego zarządzania miastem ponoszą sami mieszkańcy. Nie pozwólmy na taką politykę segregacji, nie pozwólmy na budowę gett kontenerowych, nie pozwólmy na eksmisję. Stop podwyżką czynszów! 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 Ci goście powinni mieć świadomość, że wszyscy ich mają w stopie, krótko mówiąc. Rozmawiałam z panią Fernandę. Tak, teraz
Kiedy rozmawiałam z panią Tornadze, która w Tesco na Śląsku otwierała strajki kobiet i zaczynała wtedy tę wielką batalię na Śląsku przeciwko neoliberalizmowi, przeciwko miejscom pracy, którymi pozwalają zapłacić podstawowe rzeczy, to mówiła tak: marzę o tym, żeby móc pójść do kina ze swoim mężem. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie, a nie stać mnie na to. Nie może być tak, że człowiek jest wyrzucany poza nawias społeczny tylko dlatego, że w kraju rządzonym jest Platforma Obywatelska, której także przedstawicielem jest Adamowicz, mówi się: nie stać się na czynsz, to znaczy, że jesteś śmieciem. Nie możemy się na to zgodzić. Jeśli ktoś nie potrafi nas włączyć wszystkich do tego, żebyśmy byli w ramach społeczeństwa, to znaczy, że źle zarządza tym miastem. Jeszcze nie sprywatyzowali. Dlatego teraz planują na niewielki skok. To, co się dzieje teraz w Gdańsku, prawdopodobnie jest początkiem większej fali takich pseudo-reform w całej Polsce. Rząd również szykuje zmiany w ustawie o ochronie praw obywatelskich, żeby te podwyżki, te pseudo-reformy ułatwiać. Ale tutaj też może zrodzić się ruch, który się temu przeciwstawi. I przeciwstawi się
złodziejstwu publicznego mienia. Także to podkreślam, spoczywa na Państwu duża odpowiedzialność i tak naprawdę można też powiedzieć, że oczy lokatorów z całej Polski są zwrócone dzisiaj właśnie na Gdańsk.
No, 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 no,
dobry państwu. Ja chciałem powiedzieć coś optymistycznego. Mi się wydaje, że ten system, który obecnie funkcjonuje, on zmierza do zniszczenia. On upadnie, ponieważ nie reprezentuje woli społeczeństwa. A samo mówienie, że trzeba go zmienić, to tylko pierwszy krok do tego, aby wprowadzić nowy system, w którym obywatele rzeczywiście mogą działać i decydować o swojej własności. W Jelitkowie mieszkańcy chcą wykupić mieszkania, a pan Adamowicz nie pozwala im na to. Dlaczego? Dlaczego zupełnie osoba mieszkająca kilkanaście kilometrów dalej, rządząca półmilionowym miastem, decyduje o kilkunastu osobach w małej wiosce rybackiej? Gdyby Jelitkowo było niezależne, mieszkańcy sami mogliby sobie zdecydować, czy chcą wykupić mieszkania, czy nie. Dlatego uważam, że jedyną możliwością rzeczywistego oddania władzy obywatelom jest przejście do referendów. Do tego, aby obywatele sami mogli decydować o swoich sprawach i swoim losie. Ja jestem z Sopotu. Ja widzę, jak w naszym miasteczku można coś robić, raz się coś uda, raz nie uda. Ale w Gdańsku, gdzie jest pół miliona mieszkańców, obywatele z poszczególnych dzielnic po prostu nie mają możliwości żadnego działania, bo muszą jechać do Gdańska, a w Gdańsku jest decyzja o wszystkim. W Sopocie, żeby zrobić referendum, potrzeba 2000 podpisów. Jest to możliwe, choć trudne. W Gdańsku, żeby zrobić referendum, konieczne jest, nie wiem, 30 kilka tysięcy głosów. Jeżeli Jelitkowianie chcieliby móc wykupić sobie mieszkania, musieliby zebrać 38 tysięcy podpisów, żeby społeczeństwo mogło zdecydować. Proszę, w jakich miejscach mieszka i tyle nie płaci, co my teraz mieszkamy. Pozdrawiam państwa w imieniu warszawskich lokatorów, w imieniu Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i całej naszej grupy, która tutaj przybyła na ten marsz pustych garnków. Zbliża się 1 września, ale nigdy nie jest za wcześnie na naukę, bo sądzę, że lokator tego budynku przede wszystkim, jak tkań, jak żół, potrzebuje nauki, albowiem nic nie rozumie. I ja chcę wierzyć, że pan Adamowicz tylko nie rozumie, że jak się zarabia 1000 złotych, to nie można wydać na czynsz 500 złotych. I ja chcę wierzyć, że pan Adamowicz po prostu nie rozumie, że jak się ma najniższą emeryturę, to nie można płacić nawet czynszu komunalnego. Bo gdyby miało się okazać, że pan Adamowicz nie jest zwyczajnie tępy i opóźniony w rozwoju, to znaczy, że jest największym bydlakiem, jakiego święta ziemia nosiła. Morda! Przeciwstawić, w przeciwnym razie okradną nas do cna i skończymy jeść nie pod mostem, to w najlepszym razie w blaszanych kontenerach.